Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego Bydgoskiego Sakra. Zadam dzisiaj prowokacyjnie pytanie, jakie było najważniejsze wydarzenie w Twoim życiu? No, poza Chrztem Świętym, którego nie pamiętasz, ale tak jest zapamiętany. Otóż. Napoleon Bonaparte, jaki tam z niego socjalista był, taki był, ale jedną rzecz powiedział ciekawą, która mi się spodobała, że najważniejszym wydarzeniem, które wspomina z życia była pierwsza komunia święta. To zapamiętał na całe życie i uważał, nie żadne z tych swoich wojen tam prowadzonych, bitew zwycięskich i aneksji, tylko z dzieciństwa. Pierwszą komunię zapamiętam jako najważniejsze wydarzenie w życiu. Również pamiętam moją własną pierwszą komunię jako bardzo ważne wydarzenie. Pamiętam jeszcze w przeddzień, jak tam. Yy, Chodziłem sobie jeszcze, po tam coś załatwiałem po ulicy mojej rodzinnej, Śniadeckich i tam świętej pamięci siostra Felicja, która nas przygotowała do pierwszej komunii, spotkała mnie, Romek, co ty tu jeszcze robisz? To była piąta po południu gdzieś, żebym już szedł do domu wypocząć, przygotować się. I potem pamiętam, wszystko było wyćwiczone doskonale, prawda, no, wchodzimy do tego kościoła, siedziałem... Po stronie Ewangelii, czyli po stronie Ambony, inaczej mówiąc, w miejscu, które teraz gdzieś pokrywa się z ostatnim rzędem mniej więcej chłopców siedzących, a wtedy to nie był ostatni rząd, tylko gdzieś tam w jednej trzeciej od przodu, wtedy nas było dużo, dużo więcej przystępujących do Komunii Świętej. I pamiętam, że niczego nie pamiętam. Ksiądz mówił kazanie, chciałem słuchać, ale w ogóle nic nie docierało, to było takie przeżycie wielkie, wiedziałem tylko jedno, że mam za chwilę przyjąć Pana Jezusa, to było najważniejsze, to było tak potężne uczucie, takie przeżycie wielkie, że po prostu nie byłem w stanie niczego innego Mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. Ale to było podyktowane właśnie myślą o tym, że za chwilę w Komunii Świętej zjednoczę się z Panem Jezusem. I potem było w domu przyjęcie, oczywiście w domu, nie w żadnej restauracji, bo wtedy w domach się to organizowało. Była bliska rodzina, oczywiście rodzice chrzestni. Rozmowa przy stole, prawda, jakiś tam poczęstunek. Były też prezenty. No, od Ojca Chrzestnego to był zegarek, bo wtedy zegarek był największym prezentem w tamtych czasach, ale te prezenty rozmaite, goście, to wszystko było gdzieś w tle. Najważniejszy był Pan Jezus. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj. No, przede wszystkim ważą prezenty. Co które dziecko na pierwszą komunię dostanie, tak? Już nie zegarek w tej chwili, ale komputer najnowszej generacji. Czy może jakiś tam spłat, czy, czy rower, czy coś takiego czy inne, czy koperta z pieniędzmi. I to się w tej chwili przelicza, to jest najważniejsze, już dzieci są podekscytowane, co też dostanę na tę pierwszą komunię. No i oczywiście, no przychodzą goście. Ja, za moich czasów, no to my przystępowaliśmy do pierwszej komunii świętej w garniturach, chłopcy, dziewczęta oczywiście w białych sukienkach, no była troska o to, żeby to elegancko wyglądało, ale przeważnie było elegancko, a zarazem skromnie w miarę. Przynajmniej my chłopcy, no to mieliśmy podobne garniturki, czarne, no, yy, białe koszule jakieś tam, podkolanówki białe, bo to były wtedy krótkie spodenki, to były jeszcze te czasy. No i tam oczywiście tam jeden miał garnitur z gabardyny, drugi miał z jakiejś tam innej flaneli, czy, czy z jakiegoś tworzywa, ale to wszystko mniej więcej podobnie wyglądało. Teraz jest, już się tak utarło, jest taka moda, że w Albach, niby jednakowych, wszyscy, wszystkie dzieci przystępują do Komunii Świętej, ale niekoniecznie i nie do końca, bo zdarza się, że jakaś babcia kochająca Wnusię na przykład w dobrej wierze, ale z, tylko, tylko zaszkodzi, no bo tam doszywa coś niepotrzebnie do tej alby. Jakiś kołnierzyk, jakąś tam obszywkę, jakąś koronkę dodaje, żeby Wnusia ładniej wyglądała, a nie wygląda wcale ładniej. Tylko jak jest taka konwencja zastosowana, że wszyscy są w równych albach, to wygląda po prostu śmieszniej. Więc tutaj apel do kochanych babć, żeby nie doszywać, nie udziwniać, nie wyinaczać, tylko jak już mają być równe alby, to niech będą równe. Jak byłem jeszcze proboszczem w miasteczku krajeńskim, no to y, tam kiedyś sobie szedłem na spacer po pierwszej komunii przez Brzostowo, to jest wieś należąca do parafii, i tam zobaczyłem coś takiego, oj, co mnie napełniło, Zupełnym niesmakiem, bo była dziewczynka, która oczywiście przyjęła Pana Jezusa w Albie, tak jak wszystkie pozostałe dzieci, ale potem w czasie przyjęcia pierwszokomunijnego, tam już w, w swojej rodzinnej wiosce, paradowała w jakiejś takiej sukience, napstroszonej, już takiej, że wyglądała nawet nie jak, nie jak dziewczynka, tylko jak jakiś egzotyczny ptak. Po co to, kochani? Po co to wszystko, na co to? Niech, niech to ubranie będzie, owszem, ładne, ale skromne. Prezenty niech będą, ale nie przesłaniają tego, co najważniejsze. Przecież to jest dzień, w którym Twoje dziecko ma przyjąć po raz pierwszy w życiu Pana Jezusa w Komunii Świętej. Niech to będzie najważniejsze i niech to na całe życie zapamiętaj.